przede wszystkim duży szacun dla Kevina, który większość sezonu nie grał, a w tym meczu zagrał naprawdę dobre spotkanie. Postawiliśmy zdecydowanie na to, aby wzmocnić przyjęcie, dlatego że pomimo tego, że gdzieś tam mamy swoje słabości w ataku, jednak kluczem będzie, żeby wrócić do utrzymać jakość grania, to jest utrzymanie przyjęcia zagrywki. I coś, co jest w siatkówce naprawdę ogromnym, ważnym elementem. I dzisiaj, tak jak mówię, w większości utrzymaliśmy, aczkolwiek przy serwisach Butryna czy De Falco jednak robili serię i to tymi seriami robili przewagę, czy utrzymywali rytm grania. Natomiast uważam, że to był mecz na tak dużych emocjach i chłopcy po prostu dali z siebie dzisiaj wszystko. Może poza tym piątym setem, gdzie mogliśmy troszeczkę lepiej to rozegrać, bardziej z głową, a zagraliśmy na zbyt dużych emocjach i straciliśmy przez to trochę jakości grania. Ale tak jak mówię, czwarty set odrobiliśmy ogromną stratę i troszeczkę się nie dziwię sytuacji, która nastąpiła w tiebreaku, bo tak jak mówię, wygrać czy odrobić stratę z czwartego seta niewielu zespołom się udaje. MKS Ślepsk, Malow, Suwałki. Razem możemy więcej.